Cześć! Mówiliśmy o chlebie życia, o zmianie i ogromnej trudności przyjmowaniu tego chleba poprzez tą metaforę tego mięsa, które trzeba rozgryzać, trawić, że to długo trwa, że to czasem budzi obrzydzenie, że niechęć i to wszystko. I dzisiaj mamy tego dowód. Widzimy w Ewangelii uczniów, którzy właśnie tak argumentują to, że nie chcą przyjąć słów Jezusa. Mówią, to trudna mowa, tak jak trudno rozgryzać to mięso. Zbyt trudna. Nie chcemy tego. To po prostu nie możemy się na to zgodzić. Czyli dokładnie dzieje się to, co Jezus w tej metaforze przedstawił. No dobra, ale na czym polega ta trudność i jak ją pokonać? Ta trudność polega, że Jezus nie mówi słowami, które mogą być zaakceptowane przez nich. Nie sama ta trudność tego rozgryzania mięsa, ale obrazy, którym się posługuje, budzą już zastanowienie, jak tu pić krew, przecież to zabronione, niereligijne. A może to jakiś taki rytuał, jakiś pogański? To nie nasze. No bo jak tutaj jeść krew Boga? To przecież zupełnie jakieś inne religie. No i właśnie w tym jest pies pogrzebany, że czasami Bóg do nas mówi przez słowa grup i osób, które są z dala od naszej religii, którzy mówią i posługują się metaforami, które wręcz obrażają naszą religię, ale mówią coś ważnego. I tutaj jest pytanie, czy za tym nie ma nadziei, czy zawsze będziemy za tym, żeby nie przyjąć Jego słów, zasławiali się, no tak, ale przecież to jest inaczej w naszej religii. No, mi się wydaje, że jest jednak nadzieja, bo jak Jezus pyta się swoich uczniów, no i wy też pójdziecie, oni mówią nie, bo ty masz słowa życia wiecznego, dokąd pójdziemy. Także wydaje mi się, że i do nas trafi, że On mówi przez tego i przez tych, których chce. I my, jest nadzieja dla nas, że dostrzeżemy w nich Jego słowa życia wiecznego. Tak to rozumiem. A ty podziel się ze mną, co myślisz.